Program Kropka Studio postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak sobie poradzić z emocjami i pracować nad samym sobą, podczas gdy w naszej głowie kłębią się mało pozytywne myśli. Dziś naszym gościem na wideoczacie jest psycholog Katarzyna Nowak. Dzień dobry, pani Kasiu. Dzień dobry, witam panią serdecznie, witam państwa. Pani Kasiu, obecny czas jest dla nas wszystkich bardzo trudny. Stan epidemii jest dla nas nowością. Mamy z tym związane pewne obawy i lęki. Co za tym idzie? Jak to będzie? Czy uda nam się z tego wyjść? Czy może zakazimy się, nie zakazimy się? Jak sobie z nimi poradzić? Stan, którego teraz doświadczamy, jest dla każdego z nas tak naprawdę czymś wyjątkowym i bardzo nowym. Stąd też poziom stresu, który w nas się gromadzi, jest na pewno wyższy niż na co dzień i stąd też biorą się różne lęki. Ja myślę o tym, że taką może czymś prostym, ale równocześnie fundamentalnym, to próba refleksji nad tymi lękami. Próba zlokalizowania, skąd one się biorą, wskazania konkretnych źródeł, ale także spojrzenia na swoją historię życia. Co takiego działo się w moim życiu, że jestem tym, kim jestem teraz, co mnie budowało, co mnie uwrażliwiało na pewne sytuacje, bo może się okazać, że pewne doświadczenia, które mamy z przeszłości, w tym momencie też w jakiś sposób będą się w nas odzywać. Nazwanie tego, próba zlokalizowania, czy próba też wyrażenia emocji, będzie siłą rzeczy prowadziła do obniżenia lęku, który w nas się kumuluje, ale też będzie umożliwiała zamknięcie, konstruktywne zamknięcie historii, która nam się przydarza. Bo poprzez opowiadanie jej naszym bliskim, naszym duchowym i przyjaciołom zyskujemy właśnie możliwość nazwania tego, co nam się dzieje, a tym samym też obniżenia poziomu lęku. Więc tutaj warto przypatrywanie się sobie i cały czas szukanie odpowiedzi, co się we mnie dzieje, co teraz czuję, jak widzę tę sytuację, jaką postrzegam, bo często też możemy ulegać takim nastrojom lęku ze względu na informacje, które są nam przekazywane albo które sami odbieramy, a które są nieadekwatne do rzeczywistości. I próba zweryfikowania naszych przekonań na temat sytuacji, ale też na temat samych siebie, bo może się okazać, że myślimy sobie, no nie, ja jestem tak słaba, że nie poradzę sobie w tej sytuacji. Więc próba zapytania się, czy rzeczywiście tak jest, czy odwołania się znowu do przeszłych doświadczeń, do kryzysów, które każdy z nas przechodził i w jaki sposób ktoś z nimi poradził, bo może się okazać, że też wskazanie na zasoby, które mamy, będzie pomocne i będzie też te nieracjonalne, sprzyjające przekonania o sobie weryfikowało. Więc ja myślę, że tam próba dyskusji z tymi informacjami, które otrzymujemy, ale też z tym, co myślimy o sobie i o swoich zasobach. Czyli jednym słowem warto rozmawiać. Tak, warto rozmawiać z innymi, warto rozmawiać z samym sobą. Czy wsparcie ze strony psychologa teraz jest nam bardziej potrzebne, czy może pozostawmy to sami sobie? Jak możemy stwierdzić, kiedy nam jest potrzebne wsparcie psychologa, a kiedy nie? Rzeczywiście można zaobserwować teraz takie wymnożenie się pewnych ale także pewne konkretne reakcje na daną sytuację, które dla niektórych osób mogą się wydawać dosyć kłopotliwe i dosyć problemowe. Są nazywane jako taki kryzys, z którym trudno sobie samemu poradzić za pomocą tych zasobów, które mamy, albo wsparciu bliskich. I wtedy okazuje się, że jest to taki dosyć ostry kryzys, w trakcie którego może się pojawić poczucie beznadziei, mogą się pojawić pewne objawy w ciele, takie jak bóle głowy, bóle ucha. Może być tak, też zauważamy u siebie duże zdenerwowanie, nie jesteśmy w stanie sami siebie wyciszyć, uspokoić. I wtedy najpierw jest ten moment takiego ostrego kryzysu, kiedy ludzie sięgają po pomoc. Zdarza się też tak w tej sytuacji epidemii, że zgłaszają się po pomoc osoby, które wcześniej nie korzystały ze wsparcia specjalistów. Z jednej strony to dosyć dużej odwagi po nią sięgnąć, a z drugiej wydaje się być taką dojrzałą decyzją, że skoro obserwuje u siebie jakiś brak,
to w takim razie mogę poszukać wsparcia u kogoś, kto specjalizuje się w danej dziedzinie. Więc jest to też takie zjawisko, myślę, że dosyć pozytywne i też ta dostępność psychologów w tym momencie, dostępność darmowa, bo dużo psychologów zdecydowało się pracować wolontaryjnie, jest większa niż przed epidemią. Można skorzystać z rozmów telefonicznych, skorzystać z wideokonferencji. Powstaje bardzo dużo inicjatyw, dużo specjalistów po prostu oferuje swoje wsparcie, więc jak najbardziej też jest odpowiedź ze strony psychologów, psychoterapeutów na trudności, które się pojawiają bieżąco. Czas kwarantanny zmusił nas do pewnych nowości, również takich, że przebywamy ze swoimi najbliższymi 24 na dobę. I właśnie to jest czas, kiedy pojawiają się pewne konflikty, jakieś niesnaski wśród naszych najbliższych. Również kryzysy, o których pani wcześniej wspomniała. Dlaczego tak się dzieje? Nie jesteśmy nauczeni przebywania ze sobą cały czas? Może ja bym aż tak pesymistycznie nie szła w takim kierunku. Natomiast na pewno zmienił się nasz rytm dnia i rytm życia. Coś, co dotychczas mogło być przykrywane czynnościami na zewnątrz, pewne trudności albo pewne prawdy, z którymi być może nie chcieliśmy mieć. W sytuacji, kiedy ten rytm dnia może czasem zupełnie się zmieniać w domu, okazuje się, że te rzeczy będą wychodzić, czy pewne mechanizmy obronne, które stosowaliśmy, teraz będą się łagodziły i będziemy musieli czoła wcześniej, być może nawet nie widzieliśmy. Może być też tak, że bardziej się poznajemy, może być też tak, że obserwujemy u dzieci albo u partnerów takie zachowania, których wcześniej nie widzieliśmy. One mogą być też niespodzianką w takim pozytywnym znaczeniu. Dzieje się coś, o czym wcześniej nie mieliśmy pojęcia i rzeczywiście to może prowadzić do kryzysu, ale ten kryzys może też być szansą na to, żeby się przyjrzeć czemuś, co i tak w nas było. W tym momencie to wychodzi i możemy albo znowu próbować schować głowę w piasek, albo spróbować o tym porozmawiać, powiedzieć o swoich emocjach i o swoich potrzebach. A jak sobie poradzić z tym kryzysem, jeżeli on jest już taki troszeczkę większy? Wtedy też zawsze można, bo to zawsze jest pytanie, co to znaczy, że on jest większy. Bo to rozumiem, że chodzi o jakieś być może niestandardowe działania, które się pojawią, po które trzeba będzie sięgnąć, których dotychczas nie korzystaliśmy. Ja myślę, że warto znowu wrócić do tego, o czym mówiłam na początku, znowu do takiej refleksji, skąd ten kryzys się bierze, jak ten kryzys się myśli, na ile też jestem empatyczna w stosunku do mojego partnera, do moich dzieci, a na ile właśnie zachowuję się nie w porządku. Więc takie konfrontowanie, co ja o sobie myślę, co ja czuję z emocjami i potrzebami drugiej strony, może być pomocne także w tym dużym kryzysie, kiedy wydaje się, że jest dosyć ciężko znaleźć porozumienie. Gdzieś te wahania nastrojów mogą się pojawić, bo tutaj może być różnych trudności. Ja oczywiście też pewnie sytuacje będą znowu odwołam się do tego wsparcia z zewnątrz, może konsultacji lekarskiej, konsultacji z psychologiem, pomocy innych słów. Tutaj też trzeba troszkę indywidualnie. Udaje się stworzyć relację między dwojgiem ludzi, która jest jak najmniej problemowa, kiedy nie ma kłótni, nie ma żadnych nieporozumień, tak zwany związek idealny, czy on w ogóle istnieje? Pytanie, czy chcielibyśmy takiego związku bez kłótni, bez problemu? Pytanie, czy on jest możliwy, to już inna kwestia, ale czy rzeczywiście chcielibyśmy go? Bo pytanie o idealny związek jest takim pytaniem o to, jak ja mam oczekiwania, jaką ja mam idealną wizję. I ona będzie oczywiście odbiegała od rzeczywistości. Natomiast też ja sobie myślę, że to może być spojrzenie na trudności i na problemy, znowu jako na coś zbaniem, co nas rozwija i to też prawda, jacy jesteśmy w danej sytuacji.
Więc jeśli mówimy, no właśnie, kłótni, no to czy to nie oznacza, że oczekujemy od związku samych przyjemności? I czy te przyjemności będą wbijać, czy nie? Jesteśmy, czy, no i znowu i to pytanie, które pani zadała, czy to jest w ogóle możliwe, bo wydaje się, że jednak nie. Jednak nie, ale taki związek troszeczkę burzliwy też ma jakieś swoje dobre strony, ponieważ wtedy poznajemy się, wydaje mi się, z każdej perspektywy na nowo. Czy tak jest? Myślę, że tak. To jest znowu też pytanie o ten burzliwy związek. Tak naprawdę, czy w tej burzliwości, czy w tych kłótniach będziemy w dalszym ciągu pracować z szacunkiem, nie będziemy przekraczać partnera, czy jednak wtedy pojawiają się pewne działania też, podejrzewam, że dyktowane albo niedorozumienymi potrzebami, bo o to będą naturalne. Więc jeśli tak, myślę, że jak najbardziej tutaj mówić o konstruktywnych kłótniach, które mogą być burzliwe, ale mogą być właśnie przy zachowaniu szacunku do drugiej strony, to musi odbywać i wtedy tak, taka kłótnia, myślę, że jak najbardziej jest rozwojowa i naturalna. Jak wrócić do normalności? Na tym już skończymy dzisiejszą rozmowę, to jest ostatnie pytanie. Jak możemy wrócić do normalności po epidemii, albo jak w ogóle jej nie zatracić w dobie teraz dla nas takiego trudnego czasu? To bardzo ważne pytanie, bo to pytanie zawiera w sobie też inne. Jest dla nas normalność i czego my od tej normalności oczekujemy? Jeszcze kilka miesięcy temu przejmowaliśmy się tym, że mamy za mało czasu dla dzieci, dla partnerów. To był dosyć duży problem. W tym momencie problem, że tego czasu być może właśnie mamy za dużo i nie wiemy, jak to zorganizować. Więc być może, tak myślę sobie o tym, że być może to jest też taki czas właśnie wykluwania się innej normalności. Taki czas też, czego my tak naprawdę od tej normalności. Co jest ważne, w jakich dziedzinach chcemy się realizować, bo też, no właśnie, bo jeśli tylko patrzymy na kryzys przez taki pryzmat, że to jest coś złego, jesteśmy wyizolowani, tkwimy w różnych trudnościach. Oczywiście możemy obawiać, jak będzie wyglądał ten powrót do normalności, czy damy radę w izolacji, tutaj często też są pytania stawiane przez psychologów. Jeśli możemy też spojrzeć na nas i tak go też doświadczyć poza lękiem, poza strachem, jako czas, w którym zastanawiamy się nad sobą, nad tym, jak nasza normalność później wyglądać, no to może się okazać, że ten powrót będzie znacznie łatwiejszy, niż nam się teraz wydaje. Więc myślę tutaj, że to byłoby ważne. Znowu taka refleksja nad tym, jak ten czas spostrzegamy i jak będziemy spostrzegać tę normalność. Zapytanie się siebie samego, co to dla mnie oznacza, jaki jestem teraz, jaki chcę być kiedyś i czy może już teraz mogę być taki, jaki będę po wyjściu z domu, kiedy epidemia minie. Dziękuję pani za tą sentencję na sam koniec, bo myślę, że ona jest teraz najbardziej wartościowa w tym trudnym dla nas czasie. Dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do widzenia. Państwu również dziękuję za uwagę, a na następny program Kropka Studio zapraszam o stałej porze w piątek. Do zobaczenia.